Monika Laskowska, TV Reklama, jest ze mną Karolina Darpińska. Zdobyłaś drugi tytuł, drugą wicemistrz. Zdobyłaś tytuł. Jeszcze raz. Dobrze siedzę? Monika Laskowska, TV Reklama, jest ze mną Karolina Darpińska. Zdobyłaś tytuł drugiej wicemistrz. Gratuluję, ogromne gratulacje. Powiedz mi, jak emocje? Bardzo dziękuję. Emocje były ogromne już od samego rana. Były intensywne próby, przymiarki i na gali oczywiście ogromne emocje. Stałam i płakałam jak bubr dosłownie ze szczęścia. Byłam tak szczęśliwa. Emocje z całego dnia po prostu w jednej chwili wypuściłam, ale były to po prostu tylko pozytywne emocje. Nie sądziłam, że dostanę drugą wicemistrz. Jest to dla mnie ogromne zaskoczenie i spełnienie marzeń. Co teraz zmienisz w swoim życiu, mając ten tytuł? Na pewno polecę do Miami dzięki temu tytułowi oraz przede wszystkim na pewno rozwinęło mnie to pod względem duchowym, ponieważ poznałam wiele ciekawych osób. Dzięki temu przeżyłam wiele ciekawych doświadczeń, czyli wiele pokazów mody. Poznałam ciekawe dziewczyny, ciekawe osoby, z którymi bardzo chętnie w przyszłości nawiążę jakieś współpracę, będę się spotykać i będę po prostu miała miłe wspomnienia i będę miała co opowiadać wnukom. Na pewno. Plany są zawodowe. Tak, na razie chciałabym się skupić na modelingu. Właśnie ten tytuł mnie w tej chwili ogromnie zmotywował, także na pewno będę teraz intensywnie działać w tej branży. Co chciałabyś zmienić, mając ten tytuł, wspomagając potrzebujących? Przede wszystkim chciałabym jeszcze bardziej udzielać się charytatywnie. Już jako mała dziewczynka udzielałam pomocy potrzebującym, na przykład ludziom starszym przede wszystkim. Uwielbiam właśnie im pomagać oraz też zwierzętom. Mam słabość do psiaków. Tak jak mówiłam, dziewczyny nie dość, że są piękne, to mają ogromne serce. Mam nadzieję, że twoje plany zawodowe się ziszczą. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę i życzę ci samych sukcesów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.